Udźwiękawianie gry komputerowej całkowicie różni się od udźwiękawiania filmu. Na czym te różnice polegają? Jeżeli mamy do czynienia z filmem, to mamy zamkniętą całość. Wiemy, jak się zaczyna, gdzie jest moment kulminacyjny, jak się dana rzecz kończy. Jeżeli chodzi o grę komputerową, to w tym, co teraz na przykład nagrywamy, jest tak, że akcja idzie wielotorowo, w zależności od tego, którą opcję wybierze gracz. Więc na dobrą sprawę nie wiemy, jak to będzie działało już w samej grze. Czyli mamy jakiś dialog bazowy, z którego są wyjścia na poszczególne fazy. Jeżeli na przykład chodzi o starcie dwóch bohaterów, może być tak, że oni się będą zabijać, może być tak, że numer jeden zabije numer dwa, albo numer dwa zabije numer jeden, albo odstąpią od konfliktu. Czyli na przykład pogodzą się, albo przerwie im coś zupełnie innego. Tego nie wiemy. Dlatego przy udźwiękawianiu gry trzeba wziąć te wszystkie opcje pod uwagę. Ale także trudność polega na tym, że mamy ten dialog bazowy, czyli jakby wyjście do tych różnych możliwych sytuacji. I to wyjście musi jakby pasować do tego, co się będzie działo dalej. Czyli bohater musi być tak zagrany, żeby pasował do reszty. Czy będzie go zabijał, czy ucieknie mu, czy zrezygnuje z zadania. No, tego nie wiemy. To jest między innymi jedna z trudności. Ja byłem nad morzem ze swoją rodziną i dostałem telefon od Eli Bednarek, z którą już pracowałem wiele razy wcześniej, że jest casting, że właściwie już sprawa jest zdecydowana, no ale jeszcze chciałaby przysłuchać mojego głosu, ma takie podejrzenie, że mógłbym się przydać akurat do jednej z postaci. I umawialiśmy się chyba trzykrotnie, ja nie bardzo miałem kiedy, nie byłem w Warszawie, potem byłem, ale miałem zdjęcia, więc nie miałem kiedy dojechać. I tak wpadłem w ostatniej chwili w przelocie, mając tylko chwilę na nagranie. Wszedłem do studia i dopiero tu się zorientowałem naprawdę, do czego jest casting. Więc nie mieliśmy żadnych szczególnych materiałów, tylko kilka takich zdań na płask. Wszedłem do studia, no i nagraliśmy pierwszą próbę. No i powiem szczerze, czekałem z dużą niecierpliwością, co się tam dalej zdarzy, jak to będzie wyglądało, czy się uda, czy się nie uda. I po pewnym czasie, mniej więcej po 3-4 dniach, dostałem telefon, że okej, przyjedź, to zrobimy jeszcze raz porządnie, bo chyba się spodobało. Więc przyjechałem, zobaczyłem intro, które jest zresztą świetne do tej gry. Zainspirowałem się tym intro. Oczywiście w międzyczasie odświeżyłem sobie Sapkowskiego. No i nagraliśmy i było fajnie. No i teraz siedzę w studio, rozmawiam z wami, a już część materiału w tej chwili jest nagrana. Znaczna część materiału. Dzisiaj pracujemy do godziny 9, w tej chwili jest godzina 16, a będziemy pracowali do 22, także to jest ciężki kawałek pracy naprawdę. Gram w Wiedźminie kilka postaci. Jedną z najważniejszych to jest Vincent. To jest facet, który jest gliną, a jednocześnie ma taką przypadłość, że kiedy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym, psują mu się zęby przednie, staje się wilkołakiem. On z tym nie ma problemu, dlatego że chwyta przestępców i kiedy staje się wilkołakiem, jest to dużo prostsze. Natomiast jego otoczenie ma z tym problem. Namawiają go na to, że no, glinie nie przystoi, żeby takie transformacje nieładne. To jest jedna z tych postaci. Drugą jest czarownik. To jest troszkę nawiedzona postać, mówiąc kolokwialnie. Człowiek, który wierzy w coś, co okazuje się może niekoniecznie dobrą wiarą. Potem gram też takiego czarodzieja kanibala i dużo pomniejszych postaci. Mój udział w tym projekcie to nie pierwsza gra komputerowa, jaką przygotowuję, biorę udział w procesie przygotowawczym jako aktor. No i moje dotychczasowe doświadczenia były nieco inne. Znaczy, tu jest wszystko kompletnie inne. Począwszy od tego, że znam całą historię, bo przeczytałem całą tę sagę Sapkowskiego. Niespecjalnie do realizacji, po prostu zrobiłem to wcześniej, a ponieważ no, dużo się o tym mówiło, zajrzałem do tego raz jeszcze. Po drugie,
No pierwszy raz mam taką komfortową sytuację, że mogę zadawać mnóstwo pytań realizatorom o to, co się dzieje z postacią w danym momencie i natychmiast dostaję odpowiedź. Łącznie z tym, że mogę się dowiedzieć, co było przedtem i co będzie za chwilę. No z innymi projektami to jest tak, że najczęściej jest bardzo dużo niewiadomych, albo no wiesz, no tutaj będzie odpowiedź na to tam, albo to będzie inny poziom. No wiesz, no to zależy na co, na jaką opcję trafi gracz, no więc to tak powiedzmy neutralnie, ani tak, ani siak. Tutaj jest konkret. Jest dialog, to jest bardzo mocno rozbudowana gra w takiej warstwie literackiej również. No jeszcze się nie spotkałem z tak ogromną. W związku z tym no jest ta przyjemność, że ja wiem, jaka jest odpowiedź i na jakie pytanie ja odpowiadam.